Siema, siema. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, wybierzemy się na Shapera, na Awakening Level 8. Zobaczymy, czy z tym buildem sobie jakoś na spokojnie jesteśmy w stanie zrobić Shapera. Dajcie mi sekundę. Mi pikało, ale dobra. Nie wiem, pierwszy raz będę robił Shapera, więc nie wiem, czego mam się spodziewać. Znaczy, pierwszy raz będę robił tym buildem oczywiście. Lepsze jest to, że mam to zrobione tak niepełnych. Nie jest to pełny build, tak jakby go chciał zrobić, więc w fazie, że tak powiem, przygotowania, ale radzi sobie świetnie. Jak na razie nie był drogi. Będziemy mieli problemy. Oby nie. Na tym wosiku, że tak powiem, potrafiłem Essence Drainem stracić 3 życia. Niestety też mogę. Nie, no super. Dobra, no to mamy Shapera. Nie wiem, czego się nawet spodziewać. Proszę, nie teraz. No, ten problem, że nie mogę podejść. Nie ładnie. Gdybym się jeszcze postarał, to bym zaliczyć ten achievement bez dotknięcia. To nie w tym wchodzi. Już challenge mamy zrobione. Aha, bo dobra. Ja nie wiem, jak przeskoczyć. Na pewno kwestia tu jeszcze poruszania się. Będę chciał chyba wrzucić zamiast czegoś
Blindasha. Będzie fajny debuff jeszcze. Ale to przecież to... Picho. A no. Oj, 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 źle stanąłem. Się zdarzy. What? Jak to możliwe? Jak to poleciało w dół w górę? Nie wierzę w to. Poleciało w trzy kierunki. Nie spodziewałem się tego. Ojej. Nie. Aj, aj, aj. Nie popatrzyłem dobrze. Nic, trzeba tu jeszcze podpracować trochę nad defensywą. Nie teraz. Co nie trzeba, to dzwonią. Ale fail.
no nie wierzę. Tego nie zobaczę. Yes. Oh, high down low. Oh yeah. Nie tam telefon. I need more pockets. Dobra. Super. Udało się. Co mi dropło? Pewnie nie. Dobra, to by było tyle. Udało się zaliczyć w topy, no ale to niestety nie jest dokończony build. Dzięki serdeczne, bye.